W tym odcinku przeniesiemy się do pasa Wyżyn Polskich. Znajduje się tu Wyżyna Małopolska, Wyżyna Lubelska z Roztoczem oraz Wyżyna Śląska. Zapraszam do oglądania. My w swoich rozważaniach skupimy się dziś na Wyżynie Śląskiej, która charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą terenu. Jeszcze 250 lat temu te obszary były mocno zalesione i słabo zaludnione. Ale to się zmieniło. Dlaczego? Bo na tych terenach odkryto bogate złoża węgla kamiennego. Węgiel był potrzebny do napędzania maszyn parowych w fabrykach, służył też jako opał w gospodarstwach domowych. Z tego powodu powstawały tu kolejne kopalnie, a obok nich zakłady przemysłowe. W związku z tym potrzebni byli pracownicy, więc budowano tu osiedla i miasteczka, które szybko się rozrastały, by ostatecznie stworzyć rozległy obszar miejski z gęstą siecią dróg i linii kolejowych. I tak właśnie powstał miejsko-przemysłowy krajobraz Wyżyny Śląskiej. Rozwój przemysłu spowodował znaczne przekształcenie środowiska przyrodniczego. Dawniej w samych Katowicach, największym mieście na wyżynie śląskiej, funkcjonowało ponad 50 kopalni. Dziś funkcjonują tylko trzy, Ale nadal mieszkańcy tych terenów zmagają się z silnym zanieczyszczeniem środowiska, ogromną ilością odpadów górniczych, z których na przestrzeni lat usypywano wysokie hałdy. Przykładowo hałda w Rydultowach ma aż 130 metrów wysokości. Wiejący wiatr porywa składowane na hałdach pyły i inne substancje, które trafiały do atmosfery, zanieczyszczając powietrze. Aby temu zapobiegać, wiele schałt i otaczających je terenów, zaczęto przekształcać w tereny zielone, służące mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji. W ten sposób powstał chociażby Park Śląski w Chorzowie, będący największym parkiem śródmiejskim w Europie. Obecnie podejmowane są intensywne wysiłki, aby poprawić jakość powietrza. Od kilkunastu lat w zakładach przemysłowych stosuje się nowoczesne technologie, a na kominach zamontowano filtry ochronne, mające zmniejszyć ilość szkodliwych gazów i pyłów emitowanych do atmosfery. Dzięki uruchomieniu oczyszczalni ścieków, zarówno w miastach, jak i przy dużych zakładach przemysłowych, poprawia się też stan śląskich rzek. Choć nadal wodę pitną dla części mieszkańców Wyżyny Śląskiej czerpie się ze sztucznych jezior, np. jeziora Goczałkowickiego na Wiśle. Jednym z największych problemów na tych terenach są tzw. szkody górnicze, czyli pękające ściany budynków na wierzchni ulic czy zapadliska. Powstają one, ponieważ pod ziemią znajdują się wydrążone, nieczynne już chodniki kopalń. Mimo, że wiele z nich jest zabezpieczonych, Ciągle zdarza się, że takie podziemne chodniki zapadają się, co może się wiązać ze zniszczeniem wybudowanych na powierzchni budynków. Jeśli planujesz zwiedzić Wyżynę Śląską podczas wakacji, znajdziesz tu wiele interesujących miejsc. Na przykład Góra Świętej Anny, która jest pozostałością po dawnym wulkanie. Warto też zobaczyć Zamek w Pszczynie czy katowicką halę widowiskowo-sportową Spodek. Odbywają się tu liczne koncerty, wydarzenia sportowe czy targi. Najwięcej zabytków Wyżyny Śląskiej jest związana z przemysłem, a najważniejsze z nich tworzą szlak zabytków techniki. Są to aż 42 obiekty, znajdujące się w 27 miastach. W ramach tego szlaku można zwiedzić 40-metrowy szyb wyciągowy starej, nieczynnej już kopalni, na której szczycie utworzono wieżę widokową. Obecnie jest to teren Muzeum Śląskiego. Jeśli interesuje Cię, jak wygląda praca górnika lub jak wyglądają maszyny górnicze, możesz zwiedzić kopalnię Królową Luizę w Zabrzu. W ramach Industriady, corocznego święta i głównego wydarzenia promującego szlak zabytków techniki, można wziąć udział w licznych pokazach, warsztatach i koncertach. Warto tu też wspomnieć o wpisanej na listę UNESCO Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, gdzie odbywa się najdłuższy w Polsce, boliczący aż 600 metrów, podziemny przepływ łodziami. Na koniec naszego spaceru po Wyżynie Śląskiej poznajmy jeszcze jego mieszkańców. Żyją tu Ślązacy. Wielu z nich, bo około pół miliona, posługuje się gwarą Śląską czyli regionalną odmianą języka polskiego charakterystyczną dla tego obszaru. Wiele wyrazów gwary śląskiej wywodzi się z języka niemieckiego i czeskiego. 4 grudnia świętuje się tu barbórkę, czyli święto górników obchodzone w dzień wspomnienia świętej Barbary, będącej ich patronką. Górnicy noszą wtedy odświętne stroje z charakterystycznymi czapkami z pióropuszami, zwanymi czako. Przy marszu górników towarzyszą orkiestry, organizowane są liczne festyny i koncerty. Warto też wspomnieć o kuchni śląskiej i jej potrawach. karmi Karminadlach, roladzie wołowej czy kluskach śląskich. Wszystkie one są bardzo sycące, ponieważ były gotowane dla pracujących ciężko górników. Zapamiętaj najważniejsze – do rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej przyczyniły się bogate złoża węgla kamiennego. Na Wyżynie Śląskiej występuje krajobraz miejsko-przemysłowy przeważają w nim obszary miejskie, fabryki i kopalnie. Rozwój przemysłu na Wyżynie Śląskiej doprowadził do dużego przekształcenia i zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Zabytki Wyżyny Śląskiej są związane głównie z przemysłem. Najciekawsze z nich tworzą szlak zabytków techniki. Rodowitymi mieszkańcami Wyżyny Śląskiej są Ślązacy. Tradycyjnie zajmowali się oni górnictwem. Do najbardziej rozpoznawalnych elementów jej kultury należą gwara Śląska, uroczyste obchodzenie barburki oraz dania kuchni Śląskiej.